Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za bardzo treściwe, konkretne wprowadzenie. Proszę Państwa, postaram się podczas tej krótkiej prezentacji przybliżyć Państwu właśnie problematykę związaną z ukrytymi kanałami komunikacji. Podejrzewam, że dla części z Państwa ten temat jest już znany, natomiast podejrzewam, że niektóre osoby jeszcze nie do końca wiedzą, jak takie mechanizmy działają. Stąd zaczniemy od krótkiego opisania, czym w zasadzie są te ukryte kanały komunikacji, jak one działają, przede wszystkim także kto je wykorzystuje. Musimy mieć świadomość, że taki ukryty kanał komunikacji sam w sobie jest już pewnego typu nadużyciem, dlatego jeszcze chwilę poświęcimy na to, żeby zastanowić się, czy w jakikolwiek sposób potrafimy chronić się przed tego typu nadużyciami, czy też może jesteśmy wobec nich całkowicie bezbronni. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o właśnie o ten kanał, ukryty kanał komunikacji, można powiedzieć, że w takim najprostszym przypadku jest to pewien mechanizm, który umożliwia nam skrytą wymianę informacji, skrytą wymianę danych pomiędzy dwoma hostami. Hostem na przykład zlokalizowanym w sieci lokalnej, w sieci chronionej, a hostem na przykład znajdującym się w sieci internet. Oczywiście, żeby taka komunikacja rzeczywiście była skryta, żeby była niedostrzegalna dla osób postronnych, żeby tym bardziej była niedostrzegalna dla systemów bezpieczeństwa, które zdecydowanie taką komunikację wychodzącą z sieci chronionych weryfikują, trzeba zastosować pewne nietypowe taktyki, nietypowe metody i kodowania danych i w ogóle podejścia do transmisji danych. Jednym z takich, można powiedzieć, najpopularniejszych sposobów omijania zabezpieczeń jest stosowanie do transmisji danych protokołów, które nie były do tego zaprojektowane. Mówimy tutaj w tym przypadku o tym, że możemy dane na przykład binarne transmitować z wykorzystaniem czy protokołu DNS, NTP czy ICMP. Także mamy tutaj bardzo ciekawe możliwości i niestety pozwalające w wielu przypadkach po prostu na ominięcie zabezpieczeń, gdyż tego typu transmisje będą dla tych systemów zabezpieczających zazwyczaj niedostrzegalne. Poczekam jeszcze, aż prezentacja wróci. Proszę Państwa, jeżeli wiemy, czym są ukryte kanały komunikacji, to warto teraz zastanowić się, kto z tych kanałów w ogóle korzysta. Nawiążę tutaj do tego, co było powiedziane podczas wcześniejszych prezentacji, mianowicie one są wykorzystywane przede wszystkim podczas ataków APT, ataków, w którym agresorom zależy przede wszystkim na pozostaniu w ukryciu. Tutaj nie liczy się czas, liczy się to, aby w sposób niedostrzegalny dla osób postronnych, w sposób utajony można było pozyskiwać dane z zainfekowanych systemów. Także w sposób naturalny można powiedzieć, że te ukryte kanały komunikacji są narzędziem na co dzień wykorzystywanym właśnie przez przestępców wykorzystujących czy też realizujących ataki APT. Proszę Państwa, żeby dokładniej wyobrazić sobie, jak taki kanał ukryty może działać w rękach przestępców, warto odwołać się do w zasadzie przykładu. Przykładu, który już wielokrotnie był analizowany, jest to jeden z pierwszych kanałów komunikacji, które właśnie ukryte, które tak szeroko były analizowane. Mówimy tutaj dokładnie o kanale bazującym na protokole ICMP. W normalnym przypadku, jeżeli mamy zwykłą sieć komputerową, jeżeli chcemy sprawdzić dostępność na przykład hosta B z poziomu hosta A, wykonujemy tak zwane pingowanie. To jest oczywiście określenie kolokwialne. W praktyce sprowadza się to do tego, że z hosta A do hosta B wysyłany jest pakiet echo request. Do tego pakietu dołączany jest pewien ciąg znaków i host, który taki pakiet odbierze, zobligowany jest do tego, żeby odpowiedzieć pakietem echo replay. Ale do tej odpowiedzi również dołączyć ten sam ciąg znaków, który był wysłany w żądaniu. Jeżeli host wysyłający pierwotne żądanie odbierze taką odpowiedź, zweryfikuje, że ciągi znaków się zgadzają, stwierdza, że wszystko jest w porządku, sieć działa poprawnie. Teraz pojawia się pytanie, a gdzie jest miejsce na ukryty kanał komunikacji? Jeżeli się zastanowimy, może się okazać, że jesteśmy w stanie wykorzystać te miejsca, te pola danych na ciągi znaków do przesyłania ukrytych informacji. I teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że w sieci lokalnej znajduje się host, który wykonuje takie właśnie pingowanie hosta zewnętrznego, ale w swoich pakietach echo request pyta o to, jakie polecenie ma wykonać. W takim przypadku host znajdujący się w sieci internet odpowiada, ale w odpowiedzi, czyli w pakiecie echo replay, zwraca informację, jaka komenda ma być wykonana. I tutaj dokładnie na prezentacji po lewej stronie jest tego typu odpowiedź pokazana. Co robi host, który taką odpowiedź odbierze? Oczywiście host zainfekowany. On wykonuje polecenie i ponownie za pomocą pakietu echo request zwraca wynikowe dane tego polecenia do hosta w sieci internet i tego typu ukryty kanał danych mamy zorganizowany. Proszę Państwa, tutaj też jest na slajdzie pokazane po prawej stronie, jak może wyglądać taka odpowiedź. To jest oczywiście typowy przykład, wersja edukacyjna, więc są to dane w postaci jawnej. Możemy się natomiast domyślać, że jeżeli
coś takiego realizowane byłoby w praktyce. Oczywiście dane te byłyby i zakodowane, ewentualnie zaszyfrowane, żeby osoba postronna, nawet jeżeli zidentyfikuje taki kanał, żeby po prostu nie była w stanie zidentyfikować danych, które z systemu wyciekły. Proszę Państwa, pytanie jest takie, jak trudno jest pozyskać takie oprogramowanie, czy ono w ogóle jest dostępne, czy można samodzielnie z tym poeksperymentować? Oczywiście można. Na slajdzie teraz pokazany jest prosty przykład oprogramowania ICMP SH. Po lewej stronie mamy pokazaną konsolę agresora, który właśnie w ten sposób kontaktuje się z hostem ofiarą i konsola hosta ofiary jest po prawej stronie. Tutaj oczywiście jest to przykład, wersja demonstracyjna, więc wszystko widać, co się dzieje. Normalnie tego typu operacje byłyby oczywiście widoczne, nie byłyby widoczne, były tylko w pamięci komputera. Proszę Państwa, skoro widzimy, że agresor jest w stanie dosyć sprawnie operować, komendy praktycznie na bieżąco wykonywać, widać, że taki kanał jest jak najbardziej skuteczny, może być wykorzystywany. Stąd naturalne pytanie jest takie, a czy możemy się przed tym bronić? Ten kanał komunikacji był wielokrotnie już analizowany i wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie są oczywiste. Możemy oczywiście po prostu zablokować możliwość wysyłania pakietów ICMP, echo request, echo replay, ale oczywiście też zablokujemy sobie pewne funkcje protokołu ICMP, z których na co dzień korzystamy. Niektórzy zalecają, aby wprowadzać dodatkowe rozwiązania, które będą weryfikowały, czy wszystkie pakiety ICMP request otrzymują poprawną odpowiedź echo replay, czyli te ciągi znaków, o których wspominałem, czy się zgadzają. Są jeszcze inne metody. Niektórzy proponują, żeby zająć się na przykład statystyczną analizą, czy liczba pakietów ICMP w sieci jest taka sama, jest standardowa, czy może w przypadku niektórych hostów odbiega od przyjętych norm. Czyli jak widać, mamy pewne metody, żeby się bronić przed takim kanałem komunikacji. No ale przestępcy przecież cały czas działają. To nie jest tak, że raz ich zablokujemy i sobie nie poradzą. Szukają innych dróg. Jaka może być inna droga? Okazuje się, że takim innym medium, które bardzo często wykorzystywane jest przy właśnie ukrytych kanałach komunikacji, jest protokół HTTP. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo skomplikowany. Im protokół jest bardziej skomplikowany, tym więcej elementów możemy wykorzystać do utworzenia takiego ukrytego kanału komunikacji. Co to oznacza? Proszę Państwa, w protokole HTTP każde żądanie, każda odpowiedź powiązane są z nagłówkami w żądaniu, w odpowiedzi, z ciałem odpowiedzi. W protokole tym mamy wymieniane nie tylko strony internetowe związane z językiem HTML, który sam w sobie jest już obszerny. Mamy arkusze styli, mamy przecież dane multimedialne, mamy obrazy, mamy nagrania wideo. W każdym z tych elementów można coś ukryć w sposób, który będzie praktycznie niedostrzegalny. Możemy sobie wyobrazić, że będziemy mieli stację w sieci wewnętrznej, która będzie korzystała z jakiejś galerii obrazów zamieszczonej w sieci internet. Niby nic złego, ale jeżeli zastanowimy się, jakie dane mogą być ukryte w obrazie, to zaraz zauważymy, że to też może być ukryty kanał wycieku informacji. Proszę zwrócić uwagę, że na prezentacji po lewej stronie pokazany jest obraz, w który zostało za pomocą metod steganografii wbudowane polecenie systemu Linux związane z wylistowaniem dostępnych procesów w systemie. Po prawej stronie jest pokazany obraz wynikowy, praktycznie nie ma żadnej różnicy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w tym przypadku polecenie jest krótkie, to tylko 6 bajtów, poniżej jest pokazane polecenie, którym zostało to wykonane, ale proszę Państwa, jeżeli sprawdzimy, czy damy radę wynik takiego polecenia wbudować do obrazu, to już mamy w okolicach połowy kilobajta, czyli całkiem sporo informacji, całkiem sporo danych. Okazuje się, że tak samo ten sam obraz z wbudowanymi danymi wynikowymi również jest praktycznie nierozróżnialny od oryginału. Jeżeli my, wiedząc, co się zdarzyło, mamy problem, żeby zobaczyć, czy tam są ukryte dane, systemy bezpieczeństwa będą miały analogiczne problemy i najprawdopodobniej tego nie zidentyfikują. Pytanie jest takie, czy to jest jedyna możliwość w przypadku protokołu HTTP. Okazuje się, że nie. Wspominałem, że strony internetowe mają tak zwane arkusze styli. W arkuszach styli mamy opisane różnego typu elementy, mamy kolory podane, czy kolory czcionek, czy kolory tła, czy ramek różnych elementów, ale jeżeli się zastanowimy, to te kolory zdefiniowane są zazwyczaj jako pewne ciągi heksadecymalne. Ale jeżeli ktoś wyobrazi sobie, że możemy pewne ciągi, te opisy kolorów z konkretnych elementów w odpowiedniej kolejności połączyć, tak jak zostało to pokazane na slajdzie, to widoczne jest, że możemy uzyskać znowu ciąg heksadecymalny, który po odpowiednim zdekodowaniu również może zawierać ukrytą informację. Zatem zwykła wymiana stron, czy też edycja formularzy, w których ktoś na przykład wprowadza treści na blogu, też może być wykorzystywana do stworzenia takiego ukrytego kanału komunikacji.
Czy to wszystko? Oczywiście nie, przykłady można mnożyć. My jesteśmy na przykład przygotowani do tego, że prawie każda strona w tym momencie chce ustawiać w naszym systemie, w naszej przeglądarce ciasteczka, żeby utrzymywać informacje o użytkowniku, o sesji. Ale przecież takie ciasteczko też może być przecież wykorzystane do przechowywania pewnych ciągów heksadecymalnych, które znowu po odpowiednim potraktowaniu, zdekodowaniu znowu mogą zawierać ukryte informacje. Przykłady można mnożyć, także już myślę, że w przypadku HTTP protokołu na tym poprzestaniemy. Trzeba zadać sobie pytanie, czy jeżeli tak trudne jest identyfikowanie ukrytego kanału, potrafimy sobie z nim poradzić. No i tutaj znowu okazuje się, że pomysłowość ludzka nie zna granic. W przypadku protokołu HTTP również damy radę. W jaki sposób? Oczywiście pierwsze rozwiązanie bardzo brutalne jest takie, żeby ograniczyć użytkownikom tylko dostęp do witryn, które dla nich są niezbędne. To jest oczywiście bardzo kiepskie rozwiązanie, trudne w ogóle w utrzymaniu, bo administratorzy co chwilę musieliby dodawać nowe zasoby, weryfikować, czy strony nadal są bezpieczne. To się nie uda. Stąd często stosowane jest trochę inne rozwiązanie, mianowicie podmiot zewnętrzny zazwyczaj utrzymuje tak zwaną kategoryzację pewnych witryn, cały czas weryfikuje, czy one są poprawne, czy są bezpieczne, do jakiej kategorii należą. Co się dzieje? W tym przypadku my po swojej stronie mamy tylko tak zwany serwer proxy kategoryzujący. Jeżeli ten ruch sieciowy wychodzący od użytkowników dociera do poprawnie skategoryzowanej strony, przyjmujemy, że jest bezpiecznie i go przepuszczamy. Ktoś może powiedzieć, że rozwiązanie jest niedoskonałe, bo ktoś może przecież taką jedną z tych skategoryzowanych stron przejąć i ją nic nie wykorzystać. Owszem, ale prawdopodobieństwo jest małe. Co dalej? No dalej, znowu, jeżeli my się bronimy, przestępcy znowu próbują znaleźć jakiś inny sposób, żeby się do naszych systemów dostać i w sposób utajony dane pobierać. I proszę Państwa, tutaj pojawia się tak zwany ukryty kanał bazujący właśnie na protokole DNS, który we wstępie był zaznaczony. I na czym to polega? W normalnym przypadku, kiedy próbujemy skorzystać z dowolnej strony internetowej, nasz system najpierw próbuje zidentyfikować, pod jakim adresem IP ta strona jest zlokalizowana. To znaczy, że wysyła żądanie najczęściej do lokalnego serwera DNS. Ten lokalny serwer DNS, jeżeli nie zna odpowiedzi na zadane zapytanie, przesyła to pytanie dalej, do zewnętrznego serwera DNS, który na pewnym etapie, jeżeli nie zna odpowiedzi, zapyta o odpowiedź tak zwany serwer autorytatywny, czyli należący do właściciela domeny. Ten serwer odpowiedź udzieli. Tylko proszę Państwa, to znaczy, że w tym zapytaniu, jeżeli jesteśmy na poziomie hosta w sieci wewnętrznej, my mogliśmy jakąś porcję danych przesłać, która ostatecznie dotrze do tego serwera, który może być kontrolowany przez agresora. Z drugiej strony agresor, udzielając odpowiedzi, może w odpowiedzi zaszyć pewne dane, które dotrą ostatecznie do hosta w sieci wewnętrznej, nawet jeżeli ta odpowiedź przechodzi przez serwery pośredniczące. Stąd znowu mamy pewne pole do stworzenia ukrytego kanału komunikacji. I oczywiście tego typu oprogramowanie jak najbardziej istnieje. Proszę Państwa, tutaj znowu na prezentacji jest krótkie nagranie pokazane. Po lewej stronie mamy pokazaną konsolę agresora w programie tak zwanym DNS-CAT. To jest jedno z najpopularniejszych rozwiązań do utworzenia tego typu tuneli. Po prawej stronie natomiast jest konsola ofiary. To, co nas będzie interesowało, to, co znajduje się nieco powyżej. Tutaj powyżej jest pokazany ruch sieciowy, są pokazane rekordy DNS, które są wymieniane. Wiem, że z tej odległości może być to trudno dostrzegalne, ale za chwilę Państwo zobaczycie, że tutaj te rekordy są bardzo długie. One mają powyżej 200 bajtów, dodatkowo mają postać zbliżoną do heksadecymalnej, są bardzo konkretnych typów, także jeżeli się zastanowimy nad tym, jak one są zorganizowane, to wydawałoby się, że taki ukryty kanał komunikacji bardzo łatwo też możemy dostrzec, możemy zablokować i będziemy bezpieczni. Tutaj okazuje się, że jesteśmy w bardzo poważnym błędzie. I teraz pytanie, a dlaczego? A dlatego, że tego typu metody działania są stosowane przez największych w branży informatycznej. Dla przykładu, serwery Google mają tak samo generowane dynamicznie nazwy DNS o bardzo długich, znaczy bardzo długie nazwy, o postaci heksadecymalnej. I jeżeli coś takiego zablokujemy, to okazuje się, że serwisy Google'a, Amazona nagle przestają nam działać. Nie o to chodzi. Ale jeżeli pójdziemy dalej, okaże się, że nawet nasze antywirusy wykorzystują system DNS. Do czego? Do tego, żeby sprawdzać na przykład sygnatury na bieżąco i traktują w tym przypadku DNS jako bardzo, można powiedzieć, że szybko działającą, efektywną, rozproszoną bazę danych. Jeżeli to zablokujemy, co się stanie? No to znowu zablokujemy sobie funkcję, która w zasadzie w naszych systemach jest konieczna. Czy potrafimy coś z tym zrobić? Wydaje się, że tak. Skoro te dwa pierwsze podane rozwiązania, czyli blokowanie rekordów długich albo zbliżonych swą postacią do postaci heksadecymalnej bądź zakodowanej B64, skoro te dwie pierwsze metody są nieefektywne, to może dodać do tego trzecią.
Jaką? Mianowicie można zauważyć, że w większości tego typu oprogramowania na samym początku tworzenia takiego, inicjowania takiego ukrytego kanału jest wysyłany pewien konkretny ciąg znaków, który jeżeli zidentyfikujemy i powiążemy z długimi rekordami, to nam wskaże, że jest tworzony właśnie ukryty kanał komunikacji. Owszem, jest to obecnie stosowane w systemach zabezpieczeń rozwiązanie, jest ono skuteczne, ale pytanie w jakim stopniu, dlaczego? A jeżeli agresor podejdzie do tematu w inny niż szablonowy sposób? Kto powiedział, że rekordy muszą być długie? A może będziemy w stanie uzyskać odpowiednią pojemność informacyjną w krótkich rekordach standardowych typów? Zastanówmy się, jeżeli podczas samego kodowania danych do rekordów DNS nie będziemy starali się wszystkich danych zakodować w takim rekordzie, tylko potraktujemy ten rekord jako tylko indeks, indeks w słowniku, który jest po stronie agresora, to znaczy, że zyskujemy bardzo dużą pojemność informacyjną. Dodatkowo trzeba pamiętać, że systemy zabezpieczeń bardzo często polegają tylko i wyłącznie na danych, można powiedzieć, fizycznych, do których mają dostęp. Polegają na tym, że jest zapisanych kilka bajtów, co z tych bajtów możemy wyciągnąć. Natomiast my mamy możliwość jeszcze skorzystania z tak zwanych metadanych. Możemy przy kodowaniu uwzględnić, czy rekord jest długi, czy jest krótki, czy jest w nim literka A, na przykład na którejś pozycji jest B, a pomiędzy nimi gdzieś występuje kropka. Jeżeli tego typu informacje dodatkowo uwzględnimy, okaże się, że możemy stworzyć oprogramowanie, które jest, można powiedzieć, niewykrywalne dla większości, o ile nie wszystkich systemów zabezpieczeń. I tutaj, proszę Państwa, jest przykład pokazany działania takiego oprogramowania. Tutaj ponownie po lewej stronie jest pokazana konsola agresora, po prawej stronie konsola ofiary, a na górze rekordy, które są wymieniane. Tutaj mam nadzieję, że będzie widoczne, że taki kanał komunikacji jest dosyć efektywny. To dosyć szybko działa, podobnie jak w poprzednich przypadkach, da się z tego w pełni korzystać, a rekordy, które są wymieniane, są bardzo krótkie, nawet jeżeli agresor wykonuje bardzo skomplikowane polecenia. I tutaj jeszcze zwracam na jedną uwagę. Nikt nie powiedział, że podczas korzystania z tego typu kanałów trzeba korzystać z jednej domeny. A co jeżeli agresor jednocześnie skorzysta z 20, 50 albo 100 domen? Okaże się, że ten wyciek danych jest na tyle rozproszony, że tym bardziej mamy problemy, żeby go zidentyfikować. Także proszę Państwa, jeżeli inaczej podejdziemy do sposobu kodowania danych, okaże się, że możemy oślepić większość zabezpieczeń. Stąd powstaje pytanie, czy możemy się przed tym bronić i jakie w ogóle mamy możliwości. Stąd jest prosty już wniosek, jeżeli chodzi o podsumowanie ogólnie kanałów komunikacji, że w przypadku tych prostych przypadków, prostych kanałów, które są od lat znane, mamy całkiem niezłe możliwości, żeby się obronić. Na początku zidentyfikowanie ich nie było trudne, znaczy było trudne, teraz są już dla nas to rzeczy oczywiste, potrafimy z nimi walczyć, ale jeżeli chodzi o nowe rozwiązania, robione w sposób nowatorski, z którymi systemy jeszcze się nie spotkały, niestety w dużej mierze jesteśmy bezbronni. Co dalej? Dalej walka po prostu trwa. W tym momencie opracowywane są znowu nowe algorytmy, które jak się okazuje już mają całkiem niezłą skuteczność w identyfikowaniu tego typu nadużyć, ale jeszcze są to wersje robocze, na pewno wymagają dopracowania, stąd w tym momencie po prostu trzeba zachować czujność. Dziękuję za uwagę.